Nil, jak co roku wylał i naniósł na pola żyzny muł. Woda pokryła całą okolicę, z wyjątkiem czubka Wielkiej Piramidy Cheopsa w Gizie, w Egipcie. Wysłano ekspedycję, która miała określić, jak wysoko podniosła się woda. Członkowie ekspedycji zmierzyli długość krawędzi piramidy, znajdującej się ponad lustrem wody, i wynosiła ona 72 metry. To jest ten odcinek, 72 metry. Wiedzieli oni, że całkowita długość tej krawędzi wynosi 180 metrów. Całkowita, czyli od samej podstawy do wierzchołka. Ta cała długość to 180 metrów. Wiedzieli też, że wysokość piramidy zmierzona w pionie wynosi 139 metrów. To jest ten odcinek o długości 139 metrów. Na jakiej wysokości, powyżej poziomu gruntu, znajduje się poziom lustra wody? Tu jest poziom gruntu. W tym samym miejscu co podstawa piramidy chcemy wiedzieć, na jakiej wysokości, powyżej poziomu gruntu, znajduje się poziom lustra wody. Czyli interesuje nas długość tego odcinka. Oznaczmy go przez H. Tak jak najczęściej oznacza się wysokość. Jeżeli to konieczne, zaokrąglij wynik obliczeń do dwóch miejsc po przecinku. No to zapiszmy sobie to, co wiemy i zastanówmy się, czego nie wiemy. Tu mamy zaznaczony kąt teta. Tutaj mamy kąt prosty pomiędzy pionem i poziomem, czyli ten kąt, kąt przy podstawie piramidy, jest kątem dopełniającym dla kąta teta, czyli ma miarę 90 stopni minus teta. Kąty dopełniające to takie, których suma miar wynosi 90 stopni. Korzystając z informacji o kątach przy podstawie, wiemy również, że ten kąt też ma miarę teta. Jeżeli nie jest to dla Was oczywiste, to narysujmy sobie. Prawą część tego przekroju piramidy będzie to trójkąt prostokątny, który przy podstawie ma kąt 90 stopni minus teta, tak jak tutaj. Jeżeli teraz chcemy wyznaczyć miarę tego kąta, oznaczmy ją x, to możemy zapisać, że x dodać 90 stopni minus teta, dodać 90 stopni, równa się suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi zawsze 180 stopni. Czyli to się równa 180 stopni. Jeżeli odejmiemy teraz od obydwu stron 180 stopni, 90 i 90 to 180 i po prawej stronie 180, to zostaje x minus teta równa się 0. Jeżeli teraz dodamy teta do obydwu stron, to mamy x równa się teta. Czyli miara tego kąta, x równa się teta. Czyli ten kąt przy wierzchołku piramidy ma miarę teta. Co jeszcze wiemy? Jeżeli wiemy, że krawędź piramidy wystająca ponad lustro wody ma długość 72 metry, a cała krawędź ma długość 180 metrów, to możemy obliczyć długość tej części krawędzi, która znajduje się pod wodą, czyli długość tego odcinka. Wynosi ona 108 metrów. 108 plus 72 równa się 180. Czy z tych danych coś wynika? Musimy obliczyć h. Wiemy, że h jest bokiem trójkąta prostokątnego. Tu jest kąt prosty, to jest trójkąt prostokątny. Jeżeli przyjrzymy się temu trójkątowi i będziemy chcieli wyznaczyć h, korzystając z funkcji trygonometrycznych kąta teta, to dla kąta teta h jest bokiem przyległym, a bok o długości 108 jest przeciwprostokątną. W tym trójkącie. Jaka funkcja trygonometryczna równa jest stosunkowi długości boku przyległego do długości przeciwprostokątnej? Przypomnijmy sobie, że sinus to długość boku przeciwległego do długości przeciwprostokątnej, cosinus to długość boku przyległego do długości przeciwprostokątnej, a tangens to długość boku przeciwległego do długości boku przyległego. H to bok przyległy, a 108 to przeciwprostokątna. Czyli to jest kosinus kąta teta, przyległy, czyli H, przez długość przeciwprostokątnej, czyli 108. Niewiele nam to może pomóc, bo nie znamy wartości kosinusa kąta teta, ale kąt teta pojawia się również tutaj. Jeżeli moglibyśmy z tego miejsca wyznaczyć jakoś wartość kosinusa kąta teta w tym trójkącie, to podstawilibyśmy do tego równania i wyznaczylibyśmy z niego H. Zobaczmy. Czy da się to zrobić? Zajmujemy się teraz tym dużym trójkątem. W tym trójkącie cosinus kąta teta to stosunek długości boku przyległego, czyli 139 metrów, do długości przeciwprostokątnej, 72 plus 108, czyli 180 metrów. Założyliśmy wcześniej, że ten przekrój piramidy jest trójkątem równoramiennym, czyli obydwa te boki ramiona mają taką samą długość, 180 metrów. Te dwa kąty teta mają taką samą miarę, czyli te dwa kosinusy mają taką samą wartość. Czyli możemy napisać, że ten kosinus H podzielone przez 108 równy jest temu kosinusowi 139 podzielone przez 180. Obydwie te wartości równe są kosinusowi teta. Żeby teraz rozwiązać to równanie ze względu na H, wystarczy pomnożyć obydwie strony razy 108, czyli H równa się. 139 razy 108 podzielone przez 180. Obliczmy to przy pomocy kalkulatora. 139 razy 108 podzielone przez 180 równa się 83,4 m. H równa się 83,4 m. 83,4. 83 Głębokość wody na tym rysunku wynosi osiemdziesiąt trzy i czterdzieści metra.